na parkiecie widzimy obiekty. Marek Piechowicz, Łukasz Szczypka, Radosław Kasiński, Adam Cezki oraz Paweł Zmarłak w drużynie Dąbrowy Górniczej. Pierwszy ligowy Jarosławi Rzeszów. Z tym klubem nie udało nam się utrzymać w pierwszej lidze. Teraz cały czas w Ostrowie, bo z Ostrowa Wielkopolskiego pochodzę, trenowałem z ostrowską drużyną. Ostrowska drużyna też w drugiej lidze będzie grać, przygotowywałem się z chłopakami. No i szukałem to, przyszukiwałem klubu, bo nie było łatwo ze względu na, wiadomo, no, gdzieś tam jakiś kryzys. Udało mi się porozumieć z żadnym klubem. Zadzwonił do mnie prezes w Białymstoku. Zaprosił mnie tutaj na testy. Jestem w Białymstoku. Na jakiej pozycji grasz? No, moja nominalna, naturalna pozycja to jest 2-3. Ale też mówię, zeszły sezon pokazał, połowę sezonu przegrałem na pozycji rozgrywającego. Były problemy kadrowe w Rzeszowie. Trener widział potencjał w mojej osobie na pozycji numer 1. Też dałem radę na pozycji numer 1. Przychodząc tutaj od razu, będziesz musiał błysnąć formą, bo wiadomo, sytuacja jest trudna, żeby przegrały 3 mecze wysoko i trzeba się przełamać szybko. To znaczy, no ja jestem, wiadomo, w formie, bo trenowałem cały czas, okres przygotowawczy sam. Później gdzieś tam dochodzeniowy obóz w Ostrowie z chłopakami w drugiej lidze, ponieważ może w krajach grupy też nie mogę w Ostrowie trenować cały czas, ale wydaje mi się, że w formie jestem. No, tutaj chodzi tylko o kwestię zaklimatyzowania się i wejścia w rytm drugowej koszykówki, więc myślę, że jestem sobie poradzę bez problemu. Czy wszystkie formalności już są załatwione od przyszłego meczu? Jeszcze nie wiadomo, bo ja jeszcze jestem przed rozmową z prezesem, jeszcze nie dogadaliśmy się do końca. No myślę, jeżeli się dogadamy, to na mecz z Warszawą powinienem, ale nie wiem jak to będzie do końca, ale no zobaczymy, tak, jak to wyjdzie, co wyjdzie z rozmów i czy wzmocni wiosnę z konkursyjną. Tomasz Brzozowski, Mariusz Rakucha, Michał Polikowski, Michał Zalewski i Arkadiusz Sobielski. Graliśmy właśnie końcówkę brakiem doświadczenia i na pewno zabrakło siły. Jesteśmy bardzo kompetentni, to raz i raz podkreślaliśmy. I często nie da się wygrać, 6-7, 7-0, końcówka. Zawodnicy 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 zawodnicy.